Ich denke an vier kurze Stellen, zuerst aus dem Propheten Jona. Myślę teraz o czterech krótkich miejscach, które chcielibyśmy przeczytać. Najpierw z księgi proroka Jonasza. Jona 1. Pierwszy rozdział księgi proroka Jonasza. Vers 3, 4, 15 und 16. Trzeci, czwarty i piętnasty i szesnasty wiersz. Lecz Jonasz wstał, aby uciekać sprzed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Piętnasty i szesnasty wiersz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Z tym Markus Ewangelium. Następnie z Ewangelii Marka. Markus 4, czwarty rozdział, vers 36 bis 39, od 36 do 39 wiersza. Ewangelia Marka, czwarty rozdział, od 36 do 39. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Und aus Markus 6. I z szóstego rozdziału Ewangelii Marka. Die Verse 46 bis 50. Od 46 do 50 wiersza. Ewangelia Marka, szósty rozdział. Od 46 do 50 wiersza. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu, i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się, a on zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Und vers 51 noch die erste Hälfte. I pierwsza połowa 51 wiersza. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał. Und die letzte Stelle aus Apostelgeschichte 27. Ostatnie miejsce z Dziejów Apostolskich, 27 rozdział. Die Verse 13, 14 und 15. Od 13 do 15 wiersza. Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, od 13 do 15 wiersza.
Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Und die beiden letzten Verse. I dwa ostatnie wiersze z tego rozdziału, 43-44. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Man könnte als Überschrift über diese Verse setzen: Der Christ in den Umständen des Lebens. Można by było nad tymi przeczytanymi teraz wierszami postawić tytuł: Chrześcijanin w okolicznościach życiowych. Alle vier Begebenheiten haben etwas mit einem Schiff zu tun. Wszystkie te zdarzenia, o których czytaliśmy, są połączone też i z okrętem, czy statkiem, czy łodzią. Und sie sprechen von großer Seenot. I również opowiadają o wielkim niebezpieczeństwie na morzu. Und wenn wir am Ufer stehen würden, gdyby oni stali przy brzegu, wir würden ein solches Schiff sehen, das fast untergeht, gdybyśmy my stali na brzegu i widzielibyśmy taki statek, który prawie że już tonie, dann können wir von außen nicht erkennen, was der Grund ist. To patrząc z zewnątrz, nie bylibyśmy w stanie rozpoznać, jaka jest tego przyczyna. Und auf den ersten Blick sind diese vier Geschichten vielleicht alle gleich. I tak samo też i na pierwszy rzut oka te wszystkie cztery historie wydają się takie same. Wie gesagt, ein Schiff kommt in Seenot. Tak jak powiedzieliśmy, po prostu statek, który znajduje się w niebezpieczeństwie w czasie burzy. Wir werden aber gleich sehen, dass sie nur äußerlich gleich sind. Ale wkrótce się o tym przekonamy, że te okoliczności tylko tak zewnętrznie są takie same. Dass es vier verschiedene innere Ursachen gibt. A przyczyna była za każdym razem w tych czterech przypadkach różnorodna, a była spowodowana wewnętrznymi przyczynami. Und ganz sicher wird sich jeder von uns in irgendeiner dieser vier Geschichten wiederfinden. I z całą pewnością każdy z nas w jakiś to zawsze sposób może samego siebie w którejś z tych historii też i odnaleźć. Heute beginnt eine neue Woche. Dzisiaj rozpoczyna się nowy tydzień. Wir werden sicherlich in jeden Tagen irgendwo Schwierigkeiten haben. I z pewnością w któryś z dni możemy też spotkać się z trudnościami. Die erste Frage ist, warum sind wir in Schwierigkeiten? Pierwsze pytanie może być postawione, dlaczego jesteśmy w trudnościach? Die zweite Frage ist, wie gehen wir mit den Sorgen unseres Lebens um? A drugie pytanie, w jaki sposób my teraz obchodzimy się z tymi troskami naszego życia? Und die dritte Frage ist, wo suchen wir uns Hilfe? I trzecie pytanie, gdzie poszukujemy dla nas pomocy? Nun, die erste Begebenheit im Buch Jona ist sicherlich die einfachste. Pierwsze zdarzenie, jakie mamy opisane w Księdze Jonasza, z całą pewnością jest najprostsze, najłatwiejsze do zrozumienia. Jedenfalls ist sie am einfachsten zu verstehen. Najłatwiej można zrozumieć przyczyny. Jona hat von Gott einen klaren Auftrag bekommen. Gdyż Jonasz otrzymał od Boga bardzo jasno sprecyzowane polecenie. Er sagte in Vers 2, geh nach Ninive. Bóg powiedział do niego, o czym czytamy w wierszu drugim, idź do Niniwy. Und wir haben gesehen, was die Antwort Jonas gewesen ist in Vers 3. A my oglądaliśmy, jaka była odpowiedź Jonasza, gdy czytaliśmy trzeci wiersz. Er macht genau das Gegenteil. On uczynił dokładnie to, co było przeciwne temu poleceniu. Und Gott formuliert das relativ scharf. A Bóg sformułował to stosunkowo ostro. Er sagt nicht nur, Jona ging in die falsche Richtung. On posyłał Jonasza nie tylko w tym przeciwnym kierunku, sondern er ging vom Angesicht des Herrn weg. Ale tu czytamy również, że Jonasz wstał, aby odejść z przedoblicza Pana. Jona entfernte sich sozusagen aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. A więc można powiedzieć, Jonasz oddalał się od społeczności z Panem.
Und das ist immer das Kennzeichen, wenn wir Christen eigene Wege gehen. I to zawsze jest też i cechą charakterystyczną nas, chrześcijan, gdy zaczynamy chodzić swoimi samowolnymi drogami. Dann wird die Gemeinschaft mit Gott dem Vater gedämpft. Wtedy ta społeczność z Bogiem Ojcem jest przytłumiona. Und wir sind gar nicht mehr in dem Genuss der Segnungen, die Gott uns geben möchte. I w ogóle nie możemy korzystać z tych błogosławieństw, które Bóg chciałby nam podarować. Und so ging Jona seinen eigenen Weg. I tak widzimy, że Jonasz idzie swoją samowolną drogą. Und das Ganze sah zuerst sehr gut und sehr glatt aus. I na samym początku sprawa wyglądała bardzo dobrze i wszystko się gładko mu układało. Er fand auch am Hafen direkt ein Schiff, das sogar in die andere Richtung fuhr. Gdy doszedł do portu, to znalazł od razu taki okręt, który płynął dokładnie w przeciwnym kierunku. Also scheinbar alles bestens. A więc wydawałoby się, że wszystko jest na dobrej drodze. Hatte auch das nötige Geld, um zu bezahlen. Posiadał również też i odpowiednią sumę pieniędzy, aby zapłacić za przejazd. Und er stieg in das Schiff. I wszedł na ten okręt. Aber hier müssen wir auch schon wieder vorsichtig sein, wie Gott das Ganze formuliert. Ale my zawsze musimy być bardzo ostrożni i przyjrzeć się temu, w jaki sposób Bóg to wszystko formułuje. Gott sagt eben nicht nur, er stieg in das Schiff. Bo Bóg nie tylko tutaj kazał napisać, że on wsiadł na ten okręt, sondern Gott sagt, er stieg in das Schiff hinab. Ale tutaj jest napisane dokładnie, że on wszedł na ten statek do jego wnętrza. O solche Begriffe stehen da nicht durch Zufall. Tego rodzaju określenia w oryginalnym tekście Biblii to na pewno nie jest przypadek. Sondern es hat eben eine geistliche Bedeutung. Ale z całą pewnością mają też i duchowe znaczenie. Und ein Schritt von Gott weg ist ein Schritt nach unten. Bo jak wiemy, krok od Boga to na pewno jest krok skierowany w dół. Und das ist das, was hier Jona kennzeichnet. I to jest właśnie to, czym charakteryzuje się tutaj Jonasz. In Vers 4 handelt Gott. A w wierszu czwartym zaczyna działać Bóg. Und es kommt ein gewaltiger Sturm. I zerwała się potężna burza. Und hier ist die Antwort völlig klar, warum der Sturm des Lebens plötzlich da ist. I tutaj jest to całkowicie dla nas z pewnością jasne, dlaczego nastąpiła burza w życiu tego człowieka. Weil Jona einen eigenen Weg gegangen ist. To z tego powodu, że Jonasz poszedł swoją własną, samowolną drogą. Das heißt, wir befinden uns manchmal in schwierigen Lebenssituationen. A to oznacza, że i my czasami znajdujemy się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Weil wir uns vom Angesicht Gottes entfernt haben. To dlatego, że oddaliliśmy się od oblicza Pańskiego. Weil wir schlichtweg einen eigenen Weg gegangen sind. Dlatego, że wybraliśmy pójście swoją samowolną drogą. Wir kennen die Begebenheit, die Problematik auf dem Schiff wird sehr groß. My znamy całe to zdarzenie i ta problematyka na tym statku na pewno dla nas jest znana i wiemy, jak wielka tam nastała bieda. Die Seeleute versuchen gegen den Sturm anzukämpfen. Ci marynarze próbowali walczyć przeciwko tej burzy. Aber sie hatten keine Chance. Ale nie mieli żadnej szansy. Sie haben auch irgendwie versucht, Jona menschlich zu helfen. Oni też i próbowali w jakiś sposób też i Jonaszowi po ludzku pomóc. Sie riefen zu ihren Göttern, aber auch die konnten nicht helfen. A oni zaczęli wzywać każdy swojego własnego Boga, ale ich bóstwa nie mogły im pomóc. Sie wussten mittlerweile ganz genau, was die Ursache gewesen ist. W międzyczasie dowiedzieli się również, jaka jest przyczyna tego sztormu. Denn Vers 10 sagt, Jona hat es ihnen mitgeteilt. Bo możemy przeczytać w wierszu 10, że Jonasz im wszystko opowiedział. Das war sicherlich schon ganz gut von Jona, dass er ihnen die Wahrheit gesagt hatte, was das Problem war. Z całą pewnością jest to rzecz dobra, że Jonasz im powiedział dokładnie całą prawdę dotyczącą jego życia. Aber Jona hätte zu Gott kommen müssen. Ale w zasadzie to Jonasz powinien przyjść do Boga. Und das vermissen wir hier bei Jona völlig in dieser Situation, dass er seinen falschen Weg Gott bekennt. Ale tutaj niestety musimy z przykrością stwierdzić, że nie stwierdzamy tego w przypadku Jonasza, który znalazł się w takiej trudnej sytuacji, aby zwrócił się do Boga. Jona versteht sogar, dass er die Schuld an dieser ganzen Misere ist. Nawet Jonasz to zrozumiał, że to on winny jest całej tej złej, mizernej sytuacji. Er sagt zu den Seeleuten, werft mich ins Meer. I to on powiedział do tych marynarzy, wrzućcie mnie do morza. Aber das wollten sie auch nicht so ohne weiteres tun und darum heißt es hier, sie ruderten hart.
I oni też nie chcieli tego od razu wykonać. I dalej jest napisane, że oni zaczęli bardzo mocno wiosłować. Aber wir müssen nicht meinen, dass wir mit menschlicher Kraft irgendetwas gegen die Wege Gottes tun können. A to oznacza, że nie powinniśmy myśleć, że my w naszych ludzkich możliwościach jesteśmy w stanie coś uczynić przeciwko drogom, jakie Bóg postanowił. Vers 13 formuliert das wieder sehr klar. Wiersz 13 to bardzo znowu jasno sformułował. Das Meer wurde immer stürmischer. Że to morze było coraz to bardziej wzburzone. Aber auch hier müssen wir genau lesen. Ale również i w tym przypadku musimy dokładnie czytać. Das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Tu dokładnie jest napisane, coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Das heißt, wir lernen hier, dass Gott Naturgewalten einsetzt, um seinen Diener wieder zu sich zu bringen. I z tego możemy się nauczyć, że Bóg używa właśnie wszelkich sił natury, aby swojego sługę przyprowadzić do opamiętania. Und dann taten die Männer das, was sie tun mussten. Sie warfen Jona ins Meer. A potem ci mężowie uczynili to, co w zasadzie musieli uczynić. Wrzucili Jonasza do morza. Und sofort beruhigte sich das Meer. I natychmiast morze się uspokoiło. Das war etwas, was sie noch nie in ihrem Leben vorher erfahren hatten. A była to sytuacja, której nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyli. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. I dlatego właśnie jest napisane w 16. wierszu, że zlękli się bardzo wielkim strachem. Diese Seemänner fürchteten sich gar nicht vor dem riesigen Sturm. Nie czytamy, żeby ci mężowie, doświadczeni marynarze, przestraszyli się tej mocnej burzy. Da versuchten sie gegen anzukämpfen. Nie, oni próbowali walczyć z tą burzą. Aber dass plötzlich Totenstille gewesen ist. Ale ten fakt, że nagle nastała całkowita flauta, czyli cisza na morzu. Innerhalb von einer Sekunde. I to w przeciągu jednej sekundy. Nachdem Jona im Meer gewesen ist. Jak tylko Jonasz znalazł się w morzu. Das ist etwas, was sie nicht verstehen konnten. To było zdarzenie, którego nie byli w stanie zrozumieć. Sie kannten eben diesen großen Gott nicht, den Schöpfer aller Dinge. Bo oni nie znali tego wielkiego Boga, stwórcy wszelkich rzeczy. Der wirklich alles in seiner Hand hält. Który w rzeczywistości wszystko trzyma w swojej dłoni. Gott hat diesen Ungehorsam von Jona benutzt. Ale Bóg też i wykorzystał to nieposłuszeństwo Jonasza, um sich gleichzeitig an diesen Seeleuten zu verherrlichen, aby jednocześnie dać uczcić się przez tych marynarzy, dass sie erkannt haben, wie groß dieser Gott ist. Aby oni mogli właśnie to rozpoznać, jak wielkim jest ten Bóg. Das ist die gnädige Seite Gottes. Tu oglądamy tą łaskawą stronę Boga, dass er auch so etwas noch zum Segen benutzen kann, który i taką sytuację potrafi wykorzystać dla błogosławieństwa. Aber das entschuldigt überhaupt nicht das Verhalten von Jona. Ale to oczywiście w żadnym wypadku nie usprawiedliwia postępowania Jonasza, dass er diesen falschen Weg ging, że poszedł tą błędną drogą. Und so kann auch Gott tatsächlich mal falsche Wege von uns nutzen, um andere zu segnen. I w rzeczywistości też tak może być, że Bóg może użyć naszych błędnych dróg do tego, aby dać błogosławieństwo innym ludziom. Aber das ist für uns kein Grund, diesen Weg plötzlich gut zu heißen. Ale to wcale nie jest powód, żebyśmy my nagle naszą samowolną drogę teraz uznali za właściwą drogę. Denn er war falsch. Dlatego, że od samego początku ta droga była błędna. Jona hat das verstanden. Jonasz to zrozumiał. Wir kennen die Begebenheit in dem Fisch. My znamy też i dalszy ciąg tych wydarzeń, gdy znalazł się we wnętrzu brzucha ryby. Und später heißt es dann in Kapitel 3. A później możemy przeczytać w trzecim rozdziale. Und das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona. Że słowo Pana po raz drugi było skierowane do Jonasza. Dann sagt Vers 3, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. I w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu możemy przeczytać, że Jonasz wstał i udał się według słowa Pana do miasta Niniwy. Jona hat aus seinem Fehler gelernt. To znaczy, że Jonasz nauczył się ze swojego błędu. Und als Gott noch einmal zu ihm sprach, ging er dann auch diesen Weg nach Ninive. I gdy Bóg jeszcze raz do niego przemówił, on poszedł tą drogą właściwą do Niniwy. Das heißt, wir können aus dieser Begebenheit lernen, dass wir in schwierigen Situationen sein können wegen unseres Ungehorsams. My z tej sytuacji możemy się nauczyć, że możemy znaleźć się w naszym życiu w trudnych sytuacjach z powodu naszego własnego nieposłuszeństwa.
Und dann gibt es nur eine Möglichkeit für uns. I jak widzimy, jest tylko dla nas jedna możliwość. Diese Sache Gott bekennen. Aby tą sprawę wyznać Bogu. Umkehren. Zawrócić. Und diesen Weg von neuem nach den Gedanken Gottes zu gehen. I pójść drogą nową, zgodną z myślami Bożymi. Das heißt, Lebensumstände können dazu dienen, dass Gott uns korrigieren möchte. To oznacza, że okoliczności życia mogą do tego właśnie służyć, aby Bóg nas właśnie skorygował. Jona ließ sich in einem Punkt korrigieren und er tat, was der Herr von ihm wollte. I Jonasz dał się skorygować w tym punkcie i on uczynił to, co Bóg chciał od niego. Wir wollen nicht weiter bei der Geschichte von Jona bleiben. Nie chcemy jednak dalej rozważać tej historii Jonasza. Es gibt sicherlich noch viel darüber zu sagen sonst. Z pewnością można by było wiele jeszcze na temat całego tego zdarzenia w tej księdze opowiedzieć. Wir gehen zu der ersten Begebenheit im Markus-Evangelium. Ale musimy przejść do pierwszego zdarzenia, jakie czytaliśmy z Ewangelii Marka. Rein äußerlich haben wir genau das gleiche Problem. Czysto zewnętrznie patrząc, możemy stwierdzić, że to jest dokładnie taki sam problem. Ein Schiff ist in Not und es kommt ein heftiger Sturm. Pewna łódź znalazła się w niebezpieczeństwie na ogromnym jeziorze, które nazywane jest morzem, i nastała wielka burza. Aber hier gibt es einen völlig anderen Grund. Ale tutaj przyczyna jest całkowicie inna. Sag mal, hier ist in erster Linie eine Frage der Erprobung. I możemy powiedzieć, że tu w pierwszym rzędzie chodzi o sprawę wypróbowania nas. Wir sollen Herzen geprüft werden. My mamy być wypróbowani w naszym sercu. Und wir sollen Herzen erkennen, wie es in ihnen aussieht um ihren Glauben. I my mamy w naszym sercu to rozpoznać, jak w tym sercu wygląda nasza wiara. Wir meinen manchmal oft, wir hätten viel Glauben. Bo my bardzo często myślimy o samych sobie, że mamy wielką wiarę. Und Petrus spricht einmal über seinen Glauben. I Piotr też kiedyś wypowiedział się na temat swojej wiary. Er sagte einmal, Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. I powiedział do Pana, Panie, nawet jeżeli by cię wszyscy opuścili, to ja cię nie opuszczę. Er hat gut über seinen Glauben gesprochen. On dobrze na temat swojej wiary mówił. Und als die Prüfung kam, ale gdy nastało rzeczywiście doświadczenie, da hatte er wenig Glauben. To okazało się, że ma niewiele wiary. Und am Ende sogar gar keinen Glauben. A na samym końcu okazało się, że nie ma w ogóle wiary. Das ist eine wichtige Belehrung für uns. To jest bardzo ważne pouczenie dla nas. Es geht nicht darum, wie wir über unseren Glauben denken. Bo nie o to chodzi, jak my myślimy na temat jakości naszej wiary. Sondern wie wir unseren Glauben wirklich praktisch ausleben. Ale chodzi o to, jak my naszą wiarę w praktyczny sposób w życiu urzeczywistniamy. Und Glauben ist ja das gleiche Wort wie Vertrauen. Bo wiara to dokładnie takie same słowo jak zaufanie. Das heißt, wenn ich Glauben an Gott habe, dann vertraue ich auf Gott. To oznacza, jeżeli wierzę Bogu, to znaczy, że też i ufam Bogu. Dann vertraue ich auf seine Allmacht. Wtedy ufam w Jego Wszechmoc. Ich vertraue auf seine unendliche Gnade. Również ufam w Jego nieskończoną łaskę. Und dass ich mit ihm das Ziel erreichen werde. I że razem z nim bezpiecznie osiągnę mój cel. Nun, die Situation hier ist ganz klar. Der Herr gibt ihnen einen Auftrag. I sytuacja w Ewangelii Marka w 4 rozdziale od 35 wiersza jest bardzo jasna tutaj. Pan daje im pewne zlecenie. In Vers 35 lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer. I rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę tego jeziora. Und sie machen das. I oni rzeczywiście to wykonali. Das ist ein wichtiger Punkt. In den nächsten beiden Begebenheiten machen die Jünger genau das, was der Herr ihnen beauftragt hat. To jest bardzo ważny punkt, który oglądamy w tym i następnym zdarzeniu, że uczniowie uczynili dokładnie to, co Pan im zlecił. Und wir denken, vielleicht dann muss der Weg ja glatt gehen. I może pomyślimy od razu, to teraz ich droga powinna przebiegać gładko. Vielleicht mache ich als Schüler genau das, was Gott von mir möchte. Może i ja jako uczeń wykonuję dokładnie to, co Bóg ode mnie sobie życzy. Sag mal, als ein christlicher Schüler. Powiedzmy, że jestem tym chrześcijaninem, uczniem. Ich lese die Bibel. Ja czytam Biblię. Ich bete regelmäßig zu Gott. Ja regularnie modlę się do Boga. Ich lerne auch, was ich tun muss als Schüler. I również też i uczę się dokładnie tego wszystkiego, co mi zlecono jako uczniowi.
Und schreibt dann plötzlich doch eine schlechte Note. A tu nagle pojawia się zły stopień. Mal so ganz praktisch gesehen. I to trzeba teraz bardzo praktycznie na to spojrzeć. Man kann sich die Frage stellen, warum? I należy postawić pytanie, dlaczego? Wäre das für Gott nicht eine Kleinigkeit, dafür zu sorgen, dass ich die nächste Arbeit 1 schreibe? Czy to nie byłoby dla Boga drobnostką, abym następną klasówkę bezbłędnie napisał? Natürlich. Naturalnie, żeby było tak. Trotzdem ist es nicht immer so. A pomimo tego nie zawsze tak to wygląda. Das heißt, wir sind oft in Lebensumständen, die uns vielleicht gar nicht so gut gefallen. A więc to oznacza, że my często jesteśmy w takich okolicznościach życiowych, które w ogóle nam się nie podobają. Und so war das auch hier bei den Jüngern. I dokładnie tak było w przypadku tych uczniów. Sie hatten einen klaren Auftrag. Otrzymali jasno sformułowane polecenie. Sie taten es. Oni je wykonali. Und es heißt dann sogar, dass sie ihn mitnahmen, wie er war. I jest nawet napisane, że wzięli też i jego ze sobą, tak jak był. Wer war er denn? Kim on był? Nun, zum einen der Sohn Gottes. Z jednej strony był Synem Bożym. Aber er war auch Mensch. Ale był również też i człowiekiem. Er war müde von der Arbeit des Tages. On był wielce zmęczony z powodu pracy wykonanej w tym dniu. So sahen sie ihn und so nahmen sie ihn mit. I tak oni, wykonując polecenie, zabrali go tak, jak był, do łodzi. Und es waren auch noch andere Schiffe dabei. I inne łodzie jeszcze im towarzyszyły. Und jetzt kommt in Vers 37 dieser große Sturm. I teraz czytamy w 37 wierszu o tej wielkiej, gwałtownej burzy. Und jetzt wird es ganz interessant. I to zdarzenie jest naprawdę interesujące. Denn es heißt hier nicht, und die Wellen schlugen in die Schiffe. Bo nie jest tutaj napisane, że fale uderzały w te łodzie. Sondern die Wellen schlugen in das Schiff. Nie, tutaj jest napisane, że te fale wdzierały się do łodzi. Ich weiß nicht, ob die anderen Schiffe nicht auch was von den Wellen mitbekommen haben. Nie jest tutaj napisane, czy i pozostałe łodzie były dokładnie tak samo potraktowane przez te fale. Aber das Interessante ist, dass Gott hier nur noch von der Einzahl spricht. Ale to jest naprawdę interesujące, że Bóg nagle teraz mówi w liczbie pojedynczej. Und nicht umsonst steht es dort und andere Schiffe waren bei ihm. A przecież w poprzednim wierszu nie na próżno jest napisane, a inne łodzie były razem z nimi. Das heißt, hier waren ganz klar mehrere Boote beieinander auf diesem See. To oznacza, że w niedalekiej odległości jedna od drugiej płynęły przez to jezioro. Und genau in einem dieser Boote war der Herr Jesus. A dokładnie w jednej z tych łodzi był Pan Jezus. Und genau in dieses Boot schlugen die Wellen. I tylko co do tej łodzi jest opisane, że te fale uderzały tak, że wdzierały się do łodzi. Wir erfahren als Christen nicht immer die gleichen Lebensumstände. I okazuje się, że my jako chrześcijanie nie zawsze doświadczamy wszyscy jednakowych sytuacji życiowych. Ich bring noch mal das Beispiel mit dem Schüler. Ja jeszcze dalej będę kontynuował w tym przykładzie dotyczącym uczniów. Es können 5-6 Schüler in die gleiche Klasse gehen. Może chodzić do tej samej klasy 5-6 wierzących uczniów. Sie schreiben nicht alle die gleiche Note. A wszyscy przecież nie napiszą klasówkę na tą samą ocenę. Vielleicht schreibt nur einer eine schlechte Note. Może tylko jeden z nich napisze na złą ocenę. Die Lebensumstände sind eine ganz persönliche Sache, durch die Gott zu uns spricht. I te okoliczności życiowe są bardzo osobistą rzeczą i przez te okoliczności Bóg osobiście do kogoś chce przemówić. Er spricht zu jedem von uns auf eine andere Art und Weise. A do każdego z nas przemawia w całkowicie inny rodzaj. Aber gerade das Schiff, was eigentlich am sichersten aussah, war das, das die meisten Wellen abbekam. Ale z tego wynika, że ta łódź akurat, która wydawała się, że powinna być najbardziej bezpieczna, to co do niej jest opisane, że na nią uderzały te najmocniejsze fale. Vers 37 sagt, ten 37 wiersz tutaj opisuje, dass sich das Schiff schon füllte. Tak, iż łódź już się wypełniała. Die Stürme des Lebens wurden immer größer. A więc to oznacza, że te sztormy naszego życia mogą być coraz to większe. Was war mit dem Herrn Jesus? A co było z Panem Jezusem? Er schlief in aller Ruhe auf einem Kopfkissen im Hinterteil des Schiffes. On całkowicie spokojnie spał w tylnej części łodzi na pewnym wezgłowiu czy na jakiejś poduszce. Wollen wir einmal kurz dort bei dieser Person bleiben? Pozostańmy króciutko też i przy tej osobie. Er strahlt unaussprechliche Ruhe aus. Promieniowała niewypowiedzianie wielki pokój i spokój z tej osoby. Ja, der Schlaf ist hier ein positives Bild. Bo sen tutaj przedstawiony jest właśnie pokazany w tym pozytywnym sensie.
Ich kenne noch eine solche Stelle, als Petrus schlief, angekettet zwischen den Kriegsmännern in Apostelgeschichte 12. Czytamy również i w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale, że Piotr, który był powiązany łańcuchami obok z innymi żołnierzami, on też w całkowitym spokoju potrafił spać. Aber sonst spricht der Schlaf immer von geistiger Trägheit. Ale tak poza tym, to sen obrazowo wskazuje na duchową ociężałość. Er ist einer der größten Feinde überhaupt für den Christen. I sen może być tym największym nieprzyjacielem właśnie dla chrześcijanina. Und deswegen musste er zum Beispiel auch besiegt werden, bevor das Volk nach Kanaan einziehen konnte. I dlatego musiał być też i przezwyciężony, zanim ten lud wszedł do kraju Kanaan. Gott sagt nämlich im 5. Buch Mose, dass 2 Könige besiegt werden mussten. Bóg mówi w 5. Księdze Mojżeszowej o tym, że wcześniej musiało być zwyciężonych 2 potężnych królów, zanim wejdą do obiecanej ziemi. Und einer von diesen beiden Königen war Og. I jednym z tych wielkich, potężnych królów to był król o imieniu Og. Und dieser Og hat nur ein einziges Kennzeichen. I ten król Og cechował się tylko jedną rzeczą. Das war sein Bett. To znaczy tym, że posiadał szczególnego rodzaju łoże. Es war sogar ein Bett aus Eisen, heißt es dort. Aus Eisen. Mianowicie jest tam napisane, że on posiadał łoże żelazne. Es war riesig groß. A było ono bardzo wielkie. Ich weiß die Maße nicht mehr, Moment. Już nie pamiętam tych wymiarów, chwileczkę. 5. Mose. Ich glaube 3. Chyba 3. rozdział to jest, 5. Mojżeszowej. Ja, 5. Mose 3, Vers 11. 3. rozdział, 11. wiersz. Seine Länge betrug 9 Ellen, das sind fast 5 Meter. Czytamy tutaj o jego wielkim łożu. Niestety tutaj w polskim tłumaczeniu jest grobowiec słowo, powinno być łoże. A żelazne jest tutaj wzmiankowane. A jego długość to 9 łokci, czyli można sobie to przeliczyć, że to było prawie 5 metrów. Und seine Breite ungefähr 2 Meter. A szerokość jego około 2 metry. Also ein riesiges Bett. A więc ogromne łoże. Das einzige Kennzeichen von diesem König. I to jest jedyna cecha charakteryzująca właśnie tego króla. Ich war geistige Trägheit ist einer unserer größten Feinde. Tak, jak powiedziałem, duchowa ociężałość jest dla nas jednym z naszych największych nieprzyjaciół. Aber hier ist es positiv zu sehen, der Herr Jesus schlief. Ale w naszym 38. wierszu 4. rozdziału Marka jest to w sensie pozytywnym, że Pan Jezus tutaj zasnął w tych okolicznościach. Spricht von innerer Ruhe. To obrazowo pokazuje na ten jego wewnętrzny spokój. Und sie müssen ihn sogar wecken. I nawet musieli go obudzić. Und machen dann dem Herrn einen Vorwurf. I tu zwrócili się do Pana z pewnego rodzaju zarzutem. Liegt dir nichts daran, dass wir umkommen. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Finden wir uns da nicht auch manchmal wieder? Czy i w tych słowach nie możemy siebie samych czasami odnaleźć? Dass die Umstände des Lebens eben nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Że okoliczności naszego życia nie są takie, jak my byśmy sobie chętnie życzyli. Dass vielleicht irgendetwas nicht geklappt hat, obwohl ich genau das tat, was Gott wollte. Że coś nie udało się w naszym życiu, pomimo tego, że ja uczyniłem dokładnie to, co Bóg ode mnie oczekiwał. Und dass ich dann dem Herrn oder dass ich dann Gott Vorwürfe mache. A potem ja zaczynam Panu albo Bogu czynić wyrzuty. Ich weiß, man kann das leicht sagen, wenn man nicht in solchen Schwierigkeiten ist. Ja wiem, że każdemu, kto nie jest w takich okolicznościach trudnych, jest łatwo o tym mówić. Trotzdem ist es sicherlich nicht gut, das zu tun. Ale pomimo tego wiemy, że to nie jest rzeczą dobrą, aby w ten sposób postąpić. Der Herr äußert sich nicht dazu. Pan nic na ten temat nie powiedział. Das zeigt uns seine unendliche Gnade. A to wskazuje na jego nieskończenie wielką łaskę. Er versteht sie vielleicht sogar. On nawet był w stanie ich zrozumieć. Er wacht auf. On się obudził. Und wieder ist schlagartig Ruhe. I znowu tutaj za jednym pociągnięciem w następnej sekundzie następuje całkowite uciszenie burzy. Indem er einfach nur zu dem Wind und zu dem See spricht, schweig, verstumme.
Gdy on tylko po prostu do wiatru i do tego morza powiedział: umilknij, ucisz się. Es ist das gleiche Wunder wie vorher. Jest dokładnie tutaj dokonany taki sam cud, jak i poprzednio o nim mówiliśmy. Einmal legt sich der Sturm, weil Jona ins Wasser geworfen wurde. Mówiliśmy o tym, że sztorm natychmiast się uciszył, gdy Jonasz został wrzucony do morza. Hier legt sich der Sturm, weil jemand zu ihm spricht. A tutaj uciszył się sztorm, dlatego że ktoś do niego przemówił. Wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun. I widzimy, że mamy tutaj do czynienia z wszechmocnym Bogiem. Er stellt ihn nur eine einzige Frage noch. On postawił im tylko jeszcze jedno jedyne pytanie. Was seid ihr furchtsam, habt ihr keinen Glauben? Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? 40. wiersz. Nicht wahr, die Lebensumstände dienten dazu, ihren Glauben zu stärken. Tak, zauważmy to, że te okoliczności życia służyły do tego, aby wzmocnić ich wiarę. Ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn zu werfen. Aby całe swoje zaufanie skierować na Pana. Das ist sicherlich nicht einfach. Z całą pewnością nie jest to rzecz łatwa. Und vielleicht etwas, was viel, viel schwieriger zu lernen ist als die Lektion von Jona. Ale na pewno też z całą pewnością jest to o wiele trudniejsze do nauczenia się takiej lekcji niż lekcji, jaką przeżywał Jonasz. Wir sehen das in Kapitel 6. Dlatego, że możemy też i to oglądać w 6. rozdziale tej Ewangelii Marka. Da sind die Jünger wieder auf einem Schiff. Znowu tutaj oglądamy uczniów, którzy znajdują się w łodzi. Und wieder gibt es einen klaren Auftrag von dem Herrn. I znowu tutaj jest napisane, że otrzymują jasno sprecyzowane polecenie od Pana. Aber hier gibt es einen großen Unterschied. Ale w tym przypadku jest tu wielka różnica co do poprzedniego zdarzenia. Hier war der Herr selbst nicht mehr an Bord. Tutaj oni nie mają Pana ze sobą na pokładzie. Ich war in Markus, vorher hätte das Schiff gar nicht sinken können, weil der Herr an Bord gewesen war. Ta, nieprawdaż, poprzednio przecież ta łódź w ogóle nie mogłaby zatonąć, bo Pan był razem z nimi. Es war völlig unmöglich, dass dieses Boot mit ihm unterging. Było to całkowicie rzeczą niemożliwą, aby ta łódź razem z nim zatonęła. Und deswegen konnte er auch die Frage stellen, habt ihr keinen Glauben, habt ihr kein Vertrauen? To dlatego Pan mógł do nich postawić to pytanie, czy nie macie wiary, czy nie macie żadnego zaufania? Und genauso haben wir die Sicherheit, dass wir einmal das Ziel erreichen werden. I dokładnie takie same zapewnienie mamy, zabezpieczenie, że my nasz cel bezpiecznie osiągniemy. Aber hier in Markus 6 wird nochmal unsere Zeit heutzutage beschrieben. Ale tutaj w tym 6. rozdziale Marka mamy ponownie opisane nasze czasy. Denn der Herr selbst ging auf einen Berg, um zu beten. Dlatego, że Pan sam poszedł na górę, aby się modlić. Er nimmt also sozusagen die Stellung eines hohen Priesters ein. Można powiedzieć, że on tutaj zajął to stanowisko tego najwyższego kapłana. Wie wir das auch gestern im Hebräerbrief gesehen haben. Tak jak żeśmy to wczoraj mogli oglądać w liście do Hebrajczyków. Wir haben natürlich schon einen kleinen Unterschied. Hier heißt es, dass der Herr auf dem Berg ging, um zu beten. Ale naturalnie jest tu mała różnica, bo tutaj jest napisane, że Pan odszedł na górę, aby się modlić. Im Hebräerbrief heißt es, dass er sich für uns verwendet. A w liście do Hebrajczyków jest napisane, że on wstawia się za nami. Er ist hier eben der abhängige Mensch, der zu seinem Gott und Vater betet. Tutaj w Ewangelii Marka przedstawiony jest jako zależny człowiek, który do swojego Boga się modli. Aber im Hebräerbrief ist er der Auferstandene. Ale w liście do Hebrajczyków przedstawiony jest jako ten, który jest już zmartwychwstały. Der mehr oder weniger auf der gleichen Ebene wie sein Gott und Vater dort an dem Thron der Gnade ist. Jako ten, który razem ze swoim Bogiem Ojcem na tym samym poziomie jest, na tym tronie łaski. Und er bittet dort nicht, er verwendet sich für uns. I tam nie jest napisane, że on prosi za nami. Tam jest napisane, że on wstawia się za nami. Also man beachte diesen kleinen Unterschied der Verben. Zwróćcie uwagę na tą małą różnicę tych czasowników. Wieder bekamen die Jünger einen klaren Auftrag. Czytamy tutaj, że uczniowie znowu otrzymali jasno sprecyzowane polecenie. Sie sollten auf die andere Seite des Sees rudern. Mają przepłynąć na drugą stronę tego jeziora. Diesmal sind sie völlig alleine. Tym razem oni są całkowicie samotni. Das Schiff war mitten auf dem See, Vers 47. Czytamy o tym w 47. wierszu. Łódź była na pełnym morzu. Und wieder kam ein Sturm.
I znowu tutaj nastała burza czy wiatr przeciwny. Und der Herr sah, dass sie ruderten. A Pan widział to, że oni mocno wiosłowali. Wir haben hier eine weitere wichtige praktische Lektion für unser Leben. I tu w tym znajdujemy następną, bardzo ważną, praktyczną lekcję dotyczącą naszego życia. In Markus 5 da hatten sie Angst. Tam w Ewangelii Marka 5 rozdziale było pokazane, że oni się bali. Sie hatten wenig Vertrauen. Nie mieli zaufania do Pana. Hier sehen wir, dass sie gehorsam gewesen sind. Tutaj oglądamy, że oni byli posłuszni. Sie resignierten nicht. Oni nie zrezygnowali. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns. I to też jest dla nas bardzo ważny punkt. Lebensumstände können manchmal so schwierig sein, dass sie uns jeden Mut nehmen. Te okoliczności naszego życia mogą być czasami tak trudne, że zabiorą nam wszelkiego rodzaju chęć i odwagę do kroczenia naprzód. Dass wir vielleicht jede Kraft verlieren, noch irgendwas für den Herrn zu tun. Tu było niebezpieczeństwo, że my możemy stracić wszelką siłę i moc do czynienia czegokolwiek dalej dla Pana. Dass wir vielleicht nur noch warten auf die Entrückung, die bald stattfinden wird. I tylko będziemy mówili, że oczekujemy na rychłe pochwycenie i zabranie, które, jak wiemy, na pewno rychło nastąpi. Nun, dieses Warten ist sicherlich gut. Na pewno to oczekiwanie jest dobrym nastawieniem. Aber es darf nicht die einzige Säule unseres christlichen Lebens sein. Ale to oczekiwanie nie powinno być jedyną też i tą podporą naszego chrześcijańskiego życia. Der Herr sagt das klar im ersten Thessalonicher Brief. Pan to jasno powiedział w liście do Thessaloniczan. Die Thessalonicher sollten die Ankunft des Herrn erwarten. Thessaloniczanie mieli oczekiwać na przyjście Pana. Aber gleichzeitig sollten sie auch Diener Gottes sein. Ale jednocześnie jest tam napisane, że powinni być też i sługami pańskimi. Das heißt, wir stehen auf zwei Säulen. To oznacza, że my stoimy na dwóch podporach. Und wir tun gut daran, beide Säulen gleich stark zu gewichten. I naprawdę dobrze to uczynimy, jeżeli będziemy równomiernie obciążać obydwie, nazwijmy to, te słupy czy te nogi. Das Schöne ist, hier sie ruderten weiter. Piękne jest to, że możemy o nich przeczytać, że oni dalej wiosłowali. Ja, als er sie beim Rudern notleiden sah. Bo czytamy o tym, że gdy on widział ich, gdy oni utrudzeni wiosłowali. Das heißt, sie haben nicht gesagt, es hat sowieso alles keinen Zweck mehr, warten wir mal, ob Hilfe kommt. To znaczy, że oni tutaj nie powiedzieli sobie, nie ma sensu się trudzić, zostawmy to i czekamy teraz na pomoc. Sondern sie arbeiteten für den Herrn. Nie, tutaj widzimy, że oni pracowali dla Pana. Wir denken vielleicht manchmal, lohnt es sich überhaupt noch? My może czasami myślimy, czy to w ogóle jeszcze się opłaca? Die ganzen Umstände sind so niederdrückend. Bo całe okoliczności są tak bardzo przytłaczające. Vielleicht manchmal auch die Probleme in den Versammlungen. Może spojrzymy na te problemy, jakie są w zgromadzeniu. Oder die Probleme im persönlichen Leben oder in den eigenen Familien. Albo popatrzymy na problemy we własnym naszym życiu lub problemy w naszej rodzinie. Hier kriegen wir die klare Antwort. A tutaj otrzymujemy jasno sprecyzowaną odpowiedź, dass wir weiter für den Herrn arbeiten müssen. Że my dalej mamy pracować dla Pana pomimo wszystko. Denn der Herr sieht unsere Schwierigkeiten auch. Bo Pan widzi przecież nasze trudności, w jakich się znajdujemy. Und das ist hier ein bemerkenswertes Wort. I to naprawdę jest godne zauważenia słowo tu napisane. Hier steht nämlich tatsächlich sehen. Tu rzeczywiście jest napisane, że on widział. Der Herr war auf einem Berg. Pan przecież był na górze. Sie waren mitten auf einem See, Kilometer weit von dem Berg weg. Oni byli po środku jeziora i odległość na pewno wynosiła kilka kilometrów. Es war stockfinstere Nacht. A przecież do tego jeszcze była ciemna noc. Und trotzdem heißt es hier, der Herr sah sie beim Rudern notleiden. A pomimo tego jest napisane w 48. wierszu, a ujrzawszy ich, że są utrudzeni wiosłowaniem. Gott hätte jedes andere Wort hier benutzen können. Przecież Bóg mógłby użyć każdego innego słowa. Aber Gott benutzt das Wort sehen. A Bóg użył tutaj, że on widział ich. Und das zeigt uns eben, dass der Herr jeden von uns wirklich sieht. I to nam dowodzi, że Pan rzeczywiście każdego z nas dokładnie widzi. Völlig egal, wo wir uns befinden. Obojętne, gdzie my się znajdujemy. Völlig egal, in welchen Lebenssituation. Całkowicie obojętne, w jakiej sytuacji życiowej.
Also Gott weiß nicht nur, dass es dich und mich gibt. A więc Bóg nie tylko wie o tym, że ty i ja istniejemy, sondern Gott sieht dich und mich in meinem Leben. Ale wiedz, że Bóg widzi ciebie i mnie, jak jest w twoim własnym życiu. Und auch wenn sie völlig vergessen zu Gott zu rufen, i nawet jeżeli uczniowie całkowicie o tym zapomnieli, aby wołać do Boga, auch das kenne ich manchmal aus meinem Leben, a coś takiego ja znam też i z mojego życia, dass man manchmal gar nicht auf die Idee kommt, mit dem Problem noch zu Gott zu kommen, że czasami tak się zdarzało, że w ogóle nie wpadłem na taki pomysł, że ten akurat problem należy Bogu przedstawić, ergreift Gott die Initiative, to widzimy, że to Bóg właśnie przejął inicjatywę, denn er kommt ihnen entgegen, bo wyszedł im naprzeciwko, aber nicht sofort, ale nie natychmiast. Um die vierte Nachtwache, das waren einige Stunden, 3-4 Stunden vielleicht. Tu mowa jest o czwartej straży nocnej, a to musimy być tego świadomi, że to było po północy już około 3 albo 4 godziny. Der Text sagt klar, dass sie 3-4 Stunden gerudert hatten und kamen nicht einen Millimeter weiter. Tutaj tekst jasno właśnie to pokazuje, że oni kilka godzin wiosłowali bardzo mocno, a nie przesunęli się z powodu tego wiatru ani milimetr do przodu. Das war vielleicht frustrierend. Może to było dla nich bardzo frustrujące. Und sowas kennen wir auch als Christen. I coś takiego my jako chrześcijanie też możemy spotkać. Vielleicht bemüht man sich um jemanden, dass er zum Glauben kommt. Może też i my bardzo się trudzimy, aby kogoś doprowadzić do wiary. Vielleicht gibt es Probleme, denen man nachgeht. Może są też i inne problemy, którymi się zajmujemy. Vielleicht macht man das 1, 2, 3, 4 Jahre. Może to robimy rok, dwa, może 3, może 4 lata. Vielleicht sieht man keinen einzigen Fortschritt. A nie zauważamy ani najmniejszej oznaki jakiegokolwiek postępu w tej sprawie. Aber das Entscheidende ist, dass man ausharrend ist in dieser Arbeit. Ale decydującą rzeczą jest, czy my wytrwamy w tej pracy. Und plötzlich greift der Herr ein. Bo Pan, tutaj czytamy, nagle wkroczył w tą sytuację. Und so ist es hier, er kommt gehend über diesen See. Ale dla nas jest to bardzo ważne, że on przyszedł do nich idąc po morzu. Es war ein riesiger Sturm. A była przecież ogromna burza. Sie kamen nicht einen Millimeter weiter. Oni w tej burzy nie potrafili przesunąć się ani milimetr do przodu. Und der Herr wandelt in aller Ruhe über dieses Wasser. A Pan we wszelkim spokoju, on idzie po tej wodzie. Diese ganzen äußeren Lebensumstände können und konnten ihm nichts anhaben. A wszystkie te złe okoliczności życia w żaden sposób nie mogą go dotknąć. Und sie dachten, es wäre ein Gespenst. Oni myśleli, że to zjawa. Vielleicht sind wir auch manchmal so mit uns selbst beschäftigt. Może też i my jesteśmy czasami tak bardzo samymi sobą zajęci, dass wir das Eingreifen des Herrn gar nicht mehr sehen. Że my to, że Pan zaczął wkraczać w tą sytuację, w ogóle nie zauważamy. Oder dass wir gar nicht erkennen, dass es die Hand des Herrn ist, die hier etwas tut. Albo w ogóle tego nie przypisujemy Panu, który w tej sprawie coś czyni. Ja, sie schrien auf. Oni krzyknęli. Alle sahen ihn. Wszyscy go zobaczyli. Und wurden bestürzt. I byli wstrząśnięci do głębi. Sehen ist nicht gleich sehen. Bo widzieć to nie tylko samo jest widzieć. Sie haben ihn gesehen, aber nicht erkannt. Bo tu widzimy, że oni go widzieli, ale nie poznali. So war es auch mal bei Petrus am Ende des Johannesevangeliums. Dokładnie tak też i było z Piotrem, co jest opisane pod koniec Ewangelii Jana. Da sah er den Herrn, da hörte er sogar seine Stimme. On widział Pana, nawet usłyszał jego głos. Aber erst als Johannes ihm sagte, es ist der Herr, hat er wirklich erkannt, wer dort am Ufer stand. Ale dopiero gdy Jan mu powiedział, to jest Pan, to dopiero wtedy poznał, kim jest ten, który stoi na brzegu. Wir dürfen unsere Augen nicht nur auf unsere Lebensumstände richten. Nie wolno nam tylko nasze oczy kierować wyłącznie na okoliczności naszego życia. Auch nicht nur auf die Arbeit, die wir für ihn tun, ani również wyłącznie na pracę, jaką dla Pana wykonujemy, sondern unsere Augen müssen auf ihn fixiert sein. Nie, nasze oczy muszą być mocno utkwione w jego osobie. Sowas bezeichnet das Alte Testament als einfältig. To jest określone w Starym Testamencie jako oko szczere. So heißt es einmal, seid einfältig wie die Tauben. I tam jest napisane, bądźcie szczerymi jak gołębice. Einfältig bedeutet nicht dumm. Być szczerym to w ogóle nie oznacza, że być w jakiś sposób głupim.
So ist das vielleicht im heutigen Sprachgebrauch. Może to w dzisiejszym naszym społeczeństwie jest tak traktowane. Einfältig bedeutet, die Augen auf einen einzigen Gegenstand hin ausgerichtet zu haben. Szczerze na kogoś spoglądać to oznacza, że mieć nieodwracalnie skierowany wzrok na tą osobę. Und in diesem Punkt müssen wir einfältig sein. I rzeczywiście w tym punkcie musimy być szczerymi. Dass unsere Augen auf eine Person hin ausgerichtet sind. Chodzi o to, aby nasze oczy były skierowane na konkretną osobę. Nämlich auf ihn, auf den Sohn Gottes. Mianowicie na Niego, na Syna Bożego. Und so sagt er zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es. I on dlatego też i do nich tu zwraca się ze słowami, ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Er steigt in das Boot. On wszedł do nich do łodzi. Und sofort legt sich der Wind. I natychmiast wiatr ustał. Und sie erstaunten sehr über die Maßen bei sich selbst. A oni by nie rozumieli tego, z podziwem byli aż wstrząśnięci do głębi. Was für ein gewaltiges Wunder. Jakiż potężny znowu cud nastał. Es führt wirklich zum Erstaunen. Jest to rzeczywiście bardzo zadziwiające. Nun, Vers 52 sagt, dass es noch ein kleines Problem in ihren Herzen gab. Ale wiersz 52 pokazuje nam, że mały problem jeszcze był w ich sercu. Ihr Herz war ein klein wenig verhärtet. Ich serca były troszeczkę za twardziałe czy nieczułe. Sie waren gehorsam. Wprawdzie mówiliśmy, oni byli posłuszni. Sie taten, was Gott gerne wollte. Oni uczynili dokładnie to, co Bóg od nich żądał. Aber sie waren ein klein wenig stolz. Ale byli troszeczkę dumni z tego. Und sie dachten so ein klein wenig, das, was sie vorher gemacht haben, das käme auch zum Teil aus ihrer eigenen Kraft. I tak troszeczkę to, co wcześniej mogli z łaski Pana dokonać i ten chleb podzielić, to troszeczkę samym sobie przypisywali. Sag noch einmal, wir müssen die Lebensumstände, in denen wir sind, gut im Licht Gottes prüfen. Tak, jeszcze raz to powtarzam, wszystkie okoliczności życiowe, w jakich się znajdziemy, powinniśmy dobrze ocenić w świetle Bożym. Damit ich wirklich verstehe, was Gott mir ganz persönlich zu sagen hat. Abym rzeczywiście mógł do końca to zrozumieć, co Bóg mi osobiście przez to chce powiedzieć. Es ist nicht unsere Aufgabe, die anderen zu beurteilen. Nie, to nie jest naszym zadaniem, aby oceniać innych wokoło nas. Sondern es ist meine Aufgabe, mein Herz in das Licht Gottes zu bringen. Nie, moim zadaniem jest swoje własne serce postawić w świetle Bożym. Möchte ich noch kurz zu der letzten Begebenheit kommen? I krótko jeszcze przejdźmy do ostatniego przeczytanego zdarzenia z Dziejów Apostolskich. Hier könnte man vielleicht noch viel mehr ein Fragezeichen daran setzen, warum das? I tutaj możemy postawić jeszcze więcej znaków zapytania, dlaczego takie coś nastąpiło. 27 rozdział Dziejów Apostolskich. In Apostelgeschichte 27 geht Paulus keinen eigenen Weg. Przecież wiemy, że tutaj jest opisana droga Pawła, a z całą pewnością nie była to samowolna droga. Wir sehen nichts davon, dass er irgendwie stolz ist. W żadnym wypadku tutaj nie możemy stwierdzić, żeby on z czegokolwiek był dumny. Denn er bezeugt es ja mehrmals, dass er nur in der Gnade Gottes stark und kräftig ist. On to wielokrotnie podkreślał, że tylko w łasce Bożej może być mocny i silny. Es war auch nicht so, dass er kleingläubig gewesen ist. I nawet nie było to tak, że on był małej wiary. Wir lesen hier in diesen letzten Kapiteln eigentlich nichts, ich sag mal, Negatives über ihn. Tu w tym ostatnim, znaczy w tym rozdziale nie czytamy niczego, co by mogło w jakikolwiek sposób negatywny o nim świadczyć. Trotzdem kommt er in riesige Schwierigkeiten. A pomimo tego on znalazł się w ogromnych trudnościach. Die Schwierigkeiten waren noch viel größer als bei den anderen Begebenheiten, die wir gerade sahen. I te trudności były znacznie większe niż te poprzednie, o których mówiliśmy przed chwilą. Der Sturm war hier erheblich größer. A burza tutaj była znacznie większa niż poprzednio. Das Schiff wurde nicht nur mit Wasser langsam gefüllt. Ten okręt na pełnym Morzu Śródziemnym nie tylko pomału napełniał się wodą. Und es war auch nicht so, dass sie dem Wind widerstehen konnten, also auf der Stelle weiter ruderten. A więc nie było tutaj również i takiej sytuacji, że oni byli w stanie poprzez własny wysiłek wiosłowania stanąć w miejscu i przeciwko wiatrowi wiosłować. So, Vers 15 sagt, das Schiff wurde mitgerissen. Ale czytaliśmy to w wierszu 15, że okręt został porwany przez wiatr. Sie konnten dem Wind nicht widerstehen. I nie mógł sprostać wichrowi. Sie mussten sich einfach treiben lassen.
I musieli po prostu puścić go z wiatrem. Sie waren vollkommen chancenlos. A więc tu oglądamy, że oni byli całkowicie bez jakiejkolwiek szansy. Also von allen vier Begebenheiten die kritischste Situation überhaupt. A więc ze wszystkich tych czterech opisów, które tutaj czytaliśmy, to była najbardziej krytyczna sytuacja. War Paulus vielleicht der ungehorsamste von allen? Czy Paweł może był najbardziej nieposłusznym z tych wszystkich czterech sytuacji? Dass er deswegen in diese Schwierigkeit kam? Że z tego powodu znalazł się w takiej trudności? Wir würden vielleicht so urteilen, wenn wir so etwas beobachten würden. My może byśmy tak kogoś ocenili, patrząc w jakich on znalazł się okolicznościach życiowych. Aber ich sag nochmal, es kommt nicht auf unser Urteil über andere an. A jeszcze raz to powtarzam, tu nie chodzi, aby kogoś innego własnymi oczami oceniać. Sondern Gott hat eine persönliche Sprache zu jedem einzelnen von uns. Nie, tutaj chodzi o to, że Bóg przemawia swoim osobistym językiem do każdego z nas. Es ist gefährlich, dem anderen zu sagen, warum er in bestimmten Lebensumständen ist. Jest to naprawdę bardzo niebezpieczne, aby komuś postawić pytanie, dlaczego ty znalazłeś się w takich trudnych sytuacjach życiowych. Sie verloren sogar das komplette Schiff. Tutaj oglądamy, że nawet cały okręt został stracony. Wo wir haben das nachher gelesen in Vers 43 und 44 jeder gerettet wurde. Ale tak jak żeśmy to czytali w 43 i 4 wierszu, pomimo tego, że nastąpiła taka wielka strata, nikt z obecnych na tym okręcie nie zginął. Obwohl zurück ein Trümmerhaufen blieb. Gdy możemy powiedzieć, że ten okręt rozbił się na wybrzeżu i została po prostu tylko kupa takich gruzów czy kawałków. Warum diese schwierige Situation? Dlaczego nastała taka trudna sytuacja? Gott gibt uns hier keine Antwort. Bóg nie daje nam na to pytanie odpowiedzi. Wir wissen nicht genau, warum Paulus in diese Situation gekommen ist. Nie wiemy dokładnie, dlaczego Paweł znalazł się w takiej sytuacji. Wir können es rückschließen aus dem, was in Kapitel 28 beschrieben wird. Możemy tylko wyciągać wnioski wstecz, patrząc na to, co działo się w 28 rozdziale. Aber Gott sagt es hier nicht direkt. Ale Bóg nie powiedział to bezpośrednio, dlaczego. Das kann auch schon mal sein, dass wir in Lebensschwierigkeiten sind, wo wir die Antwort gar nicht sofort wissen, warum. Możemy właśnie znaleźć się w takich okolicznościach życiowych, w których nie będziemy natychmiast znali odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Nun, ich denke, es war hier um der Herrlichkeit Gottes willen. Ja myślę, że to było z powodu chwały Pana. Wir finden eine solche Antwort bei Lazarus, als er gestorben war. Gdyż taką odpowiedź znajdujemy w przypadku śmierci Łazarza. Wo man auch leicht hätte sagen können, Mensch, Lazarus muss ja ein großer Sünder gewesen sein, dass er schon so jung stirbt. A ktoś z zewnątrz patrzący mógłby powiedzieć, o Łazarzu, ty musiałeś być wielkim grzesznikiem, że w takim młodym wieku umarłeś. Nein, sagt der Herr. A Pan powiedział, nie. Es war um der Herrlichkeit Gottes wegen. Nie, to stało się z powodu tego, żeby była oddana chwała Bogu. Das heißt, dass nach außen hin etwas von der gewaltigen Größe offenbar wurde. I to na zewnątrz wyglądało tak, że ta wielka chwała Boża miała się teraz objawić. Und das kann ein weiterer Grund sein, warum wir manchmal durch Probleme gehen. I to może być następna przyczyna, dlaczego czasami możemy przechodzić w naszym życiu przez tak ogromne trudności. Vielleicht gar nicht, weil Gott uns irgendwo korrigieren möchte. Może to nie być z tego powodu, że Bóg w jakiejś sprawie chciałby nas skorygować. Sondern dass woanders etwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Nie, może być to z tego powodu, aby coś z chwały Pana mogło się objawić. Dass vielleicht Menschen dadurch zum Glauben kommen. Aby może przez tą sytuację inni ludzie uwierzyli. Dass der Herr Jesus dadurch verherrlicht wird. Aby i w tym Pan Jezus był uwielbiony. Oder aus vielen anderen Gründen. Albo z wielu powodów innych. Also wir können aus diesen vier Begebenheiten lernen. A więc my możemy nauczyć się z tych czterech przeczytanych zdarzeń. Auch wenn sie aus der Ferne gesehen alle gleich aussehen. Nawet jeżeli one z daleka oglądane wydawały się nam całkowicie podobne albo takie same. Gibt es doch gewaltige unterschiedliche Gründe. To stwierdziliśmy, że są potężne różnice w przyczynach powstania takich sytuacji.
Und wir tun gut daran mit den ganzen Abschnitten unseres Lebens. I dlatego dobrze to zrobimy, gdy znajdziemy się w takich właśnie odcinkach naszego życia, sie vor Gott zu bringen, żebyśmy je przedłożyli Bogu, und auch wirklich Gott zu fragen, was uns persönlich damit zu sagen hat. Abyśmy rzeczywiście się Boga szczerze i gorąco pytali, co On nam przez tą sytuację chce powiedzieć. Gott möchte nicht, dass wir verzweifeln. Oczywiście Bóg nie chce, abyśmy zwątpili. Gott möchte uns auch nicht irgendwie fertig machen. Bóg też i nie chce nas w jakikolwiek sposób zniszczyć. Aber Gott möchte, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Nie, Bóg chce, abyśmy stali się coraz to bardziej podobni do Jego Syna. Und wir haben seinen Sohn in zwei Begebenheiten gesehen. A my żeśmy Jego Syna oglądali w dwóch zdarzeniach tutaj. Und strahlte jedes Mal eine völlige innere Ruhe aus. I za każdym razem mogliśmy tutaj oglądać, że On promieniował tak wielkim spokojem. Und dazu finden wir einen schönen Vers im Johannesevangelium. I do tego jeszcze możemy przeczytać piękny wiersz, który jest zapisany w Ewangelii Jana. In Kapitel 20. W 20 rozdziale. Kapitel 20, Vers 20. 20. rozdział, 20. wiersz Ewangelii Jana. Da heißen, als er dies gesagt, nein, Vers 19 am Ende, und er spricht zu ihnen, Friede euch. Jeszcze końcówka 19. wiersza. I rzekł do nich, pokój wam. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. I 20. wiersz. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Und das ist hier dieser entscheidende Vers. I to jest właśnie ten decydujący wiersz. Das heißt, wir haben diese Begebenheit nicht nur, dass wir von den Jüngern etwas lernen oder von Jona oder von Paulus. To znaczy, że my te wszystkie opisane zdarzenia nie mamy po to zapisane, abyśmy się czegoś nauczyli od Jonasza, od uczniów albo od apostoła Pawła, sondern von dem Herrn Jesus selbst. Ale abyśmy się uczyli od samego Pana. Der in völliger Ruhe, ich sage es noch einmal, seinen Weg ging. Który w pełnym spokoju szedł nieodwracalnie swoją drogą. Und wir können das genauso, sagt Vers 21. I my możemy dokładnie tak samo też i postępować, o czym mówi nam wiersz 21. Denn wie der Vater mich, den Herrn Jesus ausgesandt hat, sende auch ich euch. Bo jak Ojciec mnie, czyli Pana Jezusa, posłał, tak i ja was posyłam. Wir können mit der gleichen Ruhe unseren Weg gehen. A więc my możemy iść dokładnie w takim samym spokoju, jak szedł Pan. Auch wenn das einfacher gesagt ist als getan. Oczywiście łatwiej jest to powiedzieć niż to uczynić. Aber deswegen ruft er ihn vorher noch zu, Friede euch. Ale to z tego powodu Pan do nich wcześniej powiedział, pokój wam. Er sagt sozusagen, ihr besitzt den Frieden Gottes. Tym samym chciał im powiedzieć, wy posiadacie już ten pokój Boży. Und diesen Frieden Gottes können wir genießen. I my możemy teraz cieszyć się tym pokojem Bożym. Wenn wir uns tagtäglich mit ihm beschäftigen. I codziennie możemy się Panem zajmować. Wenn wir uns zu seinen Füßen niedersetzen. I wtedy mamy ten pokój, gdy zasiadamy u Jego stóp. Und gerade dann in den Zeiten, wo wir Ruhe haben. A dokładnie akurat w takich czasach, gdy mamy spokój. Ja, David sagt einmal in einem Psalm, dass er Kraft bekommen hat, weil er Gott im Heiligtum angeschaut hatte. Dawid napisał w jednym psalmie, że on otrzymał moc wtedy, gdy on w świątyni oglądał Pana. Eben in der Zeit vor den Prüfungen. A więc wcześniej, przed tymi czasami doświadczeń. Wenn wir natürlich erst in der Zeit der Prüfung zu Gott kommen. Abyśmy w tym czasie, gdy nastąpi to doświadczenie, przychodzili do Boga. Haben wir die wichtigen Momente verpasst, wo wir hätten zu ihm kommen können, bevor die Prüfung da war. Ale jeżeli to uczynimy dopiero wtedy, gdy nastąpi doświadczenie, to wiedzmy, że przeoczyliśmy te bardzo ważne chwile, gdy był spokój, a nie przychodziliśmy do Niego, aby zasiąść u Jego stóp. Das ist eben auch das, was wir aus diesen Begebenheiten lernen müssen. I to jest właśnie też wniosek, który wypływa i mamy się tego nauczyć z tych czterech przeczytanych zdarzeń. Der Herr machte sich selbst jeden Morgen auf, ging an einen öden Ort, um zu beten.
Czytamy o samym Panu, że On wczesnym rankiem wstawał, a udawał się na samotne miejsca, odludne miejsca, aby modlić się. Und so konnte er alles, was am Tag auf ihn einströmte, in Ruhe begegnen. I dlatego mógł On wszystko to, co na Niego przychodziło w ciągu całego dnia, wyjść temu naprzeciwko z wielkim spokojem. Und diese Zeit brauchen wir auch. I takiego właśnie czasu spokojnego poranku my potrzebujemy. Und gleich deswegen, gleich wie der Vater mich ausgesandt hat. Aby było tak właśnie, jak jest tu napisane, jak i Ojciec mnie posłał. Auch mit meinem Gebetsleben. Również, co dotyczy Jego życia modlitewnego. So sende ich auch euch. Tak też i ja was posyłam. Damit ihr auch ein solches Gebetsleben führt. Abyście i wy tego rodzaju życie modlitewne prowadzili, jak ja. Dass ihr wirklich in Ruhe euren Weg gehen könnt. Abyście rzeczywiście mogli iść w całkowitym spokoju swoją drogą. Das ist die einzige Kraftquelle, die wir besitzen. Gdyż to jest jedyne źródło mocy, jakie posiadamy.